ten body kit jest tylko i wyłącznie w Need for Speedzie. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Czaty, pytanie do was jest takie, bo mam dwa auta, które chciałbym zrobić na maksa. Poza oczywiście tym Ferrari, które jest fantastyczne, już wam je pokazywałem, nie? Mam dwa auta, mam Murcielago i mam Aventadora S Roadster. Teraz pytanie do was. Który robimy na maksa? Oczywiście wygląd tu zmienimy, to Lambo damy do standardu, a Aventadora ulepszymy. Dobra, Aventador, Aventador, Roadster, Aventador, Murcielago, Avec, Aventador, Roadster, wszyscy Aventador, tak? Ja też uważam, że Aventador powinien być jednak lepszy, bo jest nowszy, bo ma więcej mocy chyba w standardzie niż Murcielago. Tu było w standardzie 620 koni, ale to jest wersja super veloce i tutaj mamy 670 koni i ono jest jeszcze tam jakoś odciążone i w ogóle, ale to jest stare auto. Ja nie wiem, czy to podejrzewam, że kompletnie to nie ma w Need for Speedzie znaczenia. My sobie tylko tutaj tak bitolimy po swojemu, bo wiesz, jesteśmy freakami motoryzacyjnymi i lubimy sobie tak czasami pogadać. Czyli Aventador. Tak, i oczywiście sprzedajemy mojego Chargera, Hellcata. Niestety wóz się totalnie nie sprawdził. Wrąbałem w niego 500 000 na sam tuning. Zdobyłem go w wyścigu i jedyne co mogę z niego odzyskać to 237 tysięcy dolarów. Bardzo mi przykro z tego powodu, że się nie sprawdził. Myślałem, że będzie miał super przyspieszenie, że będzie wymiatał, a okazał się być legendarnie słaby. Absolutnie nikomu nie polecam tego auta kupować pod tuning. Moglibyśmy jeszcze Chargera sprzedać, bo on na ten drift jest taki... Kuźwa, no... Zrobiłbym do S Plus jakieś auto inne pod drift i zastanawiam się, czy to nie byłby przypadkiem ten, ale ten z kolei jest zajebisty na wyścig, jest lepszy od Alfy moim zdaniem. Ten naprawdę wymiata, kurde. Sztos auto, Alfę trochę rzuca, jest też piękna, ale jeszcze się zastanowię co na drift. Na razie robimy Aventadora i zaczniemy tym, w tym wypadku od tuningu wizualnego. Mamy wciul hajsu, także na pewno nam się uda go stuningować. Moi drodzy, jesteście gotowi? Robimy. I czekajcie, ja wam coś wyłączę na chwilę. Włączę wam obraz. Teraz wam włączę i patrzcie na to. To jest body kit, który występuje w Fordzie Horizon 5. To jest ten body kit. LB Works, coś tam Performance. Tak on wygląda, te takie doczepione jakby na nity, jakieś błotniki, poszerzenie. Mi się nie podoba ten bodykit. To jest bodykit, który chyba też jest w Forzie. Nie jestem do końca pewny. Tutaj widzicie, że jest inny zderzak z tyłu, jest taki bardziej wysunięty do tyłu. Generalnie ten mi się podoba mega, nie? Ten jest naprawdę mega. A ten bodykit jest tylko i wyłącznie w Need for Speedzie. Zobacz jaka różnica jest. Patrz na ten spoiler. Znaczy, spoiler możecie sobie dodać od nowa, jakby oddzielnie, możecie go usunąć, możecie dać inny, nie ma znaczenia, możecie sobie ten bodykit w ogóle pozmieniać, wyciągnąć błotniki z przodu, dać tylko z tyłu. Zobacz jak ten samochód wygląda teraz, a jak wygląda z tym bodykitem z Forzy, nie? Anielskie skrzydło, patrz jak to wygląda. Ten Mansory? Mansory? Nie wiem jak to się czyta. Jest zajebisty też, jest stonowany, jest taki akurat, żeby pasował. Natomiast to jest jakiś totalny Hot Wheels, nie? I oczywiście go zainstalujemy, no bo co? Bo tak trzeba i koniec. I wiecie co? Tutaj możecie sobie wszystko, zobaczcie, możecie sobie nawet wyłączyć, możecie sobie przód zrobić wąski i tył szeroki, jak chcecie. Nie ma problemu. Nawet całkiem ciekawie wygląda w ten sposób, nie? Możecie dać z przodu na przykład... o takie poszerzenie, nie musicie dać tego hardkorowego i nawet to wygląda dosyć ciekawie, wiecie co, a chyba tak zainstaluję, że z tyłu będzie taki, wiesz, super szeroki, a z przodu będzie taki wąski, wiesz, to jest tylko i wyłącznie wygląd, nie, to nie ma wpływu na prowadzenie auta, więc lejemy na to ciepłym moczem i możemy sobie zrobić, co nam się absolutnie tutaj podoba. Co do felg, felgi możemy sobie dać, co by tu pasowało do Lambo. Do Lambo to coś takiego, nie? O, takie coś do Lambo by nam pasowało. Zaraz sobie damy je w czerni, na przykład te felgi, cyk. Jakieś takie. Kolor dodatkowy możemy dać, na przykład jakiś czerwony, albo nie wiem, fioletowy.
chyba akurat będzie pasował czarny, nie? A czekaj, czemu nam się tu nie zmieniło? Tak, no, no cuda można robić. Tutaj materiał można wybrać sobie też, nie? Z jakiego ma być ten, ta farba. Możemy oczywiście wielkość sobie zmienić. Te felgi w Aventadorze są dość ładne, ale moim zdaniem te pasują do Lambo. Są jakieś takie, no fajne, podobają mi się. Okej, okay, i to mamy przód, tutaj nakładki też oczywiście możemy sobie wymienić. No ciekawe, że możemy wybrać nakładki z w ogóle innego pakietu, nie? Nakładki na progi. Tak, możemy, jakby, to jest fajne, bo możemy sobie spersonalizować bodyki tak, jak nam się podoba. Mega, mega, mega fajna sprawa. No i tutaj możemy sobie wybrać, wybierę sobie te same felgi, tutaj możemy jeszcze dać jakieś takie, o. Ten tunik jest tu dowalony, nie, naprawdę, sztosowy. Tutaj jakieś takie ciekawe felgi też by pasowały do Lambo. Dobra, dajemy sobie te. Kolor, kolor główny, kolor dodatkowy, cyk, rozmiar felg, 22 cale, człowieku. Jeszcze możemy sobie opony wymienić na jakieś inne, jak chcemy. Nie ma problemu, na przykład na tak. Auto będzie fest szerokie z tyłu. No ciekawe, jak to będzie wyglądać, nie? No, mamy jeszcze inne zaciski, tarcze i zaciski możemy sobie też powymieniać, jak chcemy. Nie ma problemu. W Forzie tylko możemy kolorować te zaciski, nie? I wymieniają nam się, jak wymieniamy je w tych częściach po prostu, nie? Tam hamulce. Wizualnie nie możemy ich tak edytować. No to mi się akurat w Fordzie bardziej podoba, nie? Że wymieniamy te hamulce, tak wiesz, w częściach tych osiągów. Dopiero wtedy nam się to zmienia. Tutaj możemy sobie wymienić zderzak z innego pakietu. I tutaj możemy sobie dokładkę jeszcze wymienić na jakąś inną, jak chcemy. A czemu nie? Kto nam zabroni, nie? Dobra, przechodzimy do tyłu. Tutaj tak samo z błotnikami. Zobaczcie, o ile poszerzenie możemy zwiększyć lub zmniejszyć. Dach. Co my tu mamy na tym dachu? Ha! Możemy sobie furę zadaszyć. Możemy sobie oddaszyć. No i ja myślę, że fajnie będzie wyglądało oddaszone to Lambo. Dlatego, że to jest mój obecnie jedyny Roadster. Dlatego zostawimy. Tu możemy sobie przyciemnić lampy. Jak chcemy, możemy sobie dać. No i tu oczywiście możemy wybrać jakiś inny spoiler. Chociaż ten jest najbardziej hardkorowy. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego w ogóle. No i zaczynamy zagadkę. Kto dzisiaj trafi na tablicę rejestracyjną? Powiedzcie mi tak. Jakiej narodowości jest marka Lamborghini? Kto pierwszy? Haha, Patryk zgadł. Patryk, zapiszę Patryk, ok? Proszę bardzo. Oczywiście jest to włoska marka. Wymieniamy ramkę. Tutaj najgorzej, bo czasami jak są jakieś opóźnienia na streamie, czasami te opóźnienia na streamie pojawiają się z samego oglądania, nie? O, mam jakieś tablice, zobaczcie. One są od początku, te tablice? Mamy tablicę z Paybacka. Dobra, ziomek, powiedz mi, z jakiego Need for Speeda chcesz mieć tablicę? Rivals, Need for Speeda z 15 roku, Need for Speeda Hita. Daj znać na czacie, to ci ustawię. Z któregoś Need for Speeda? Czy chcesz jakieś neutralne? Rivals, okej, okay, klasycznie. Dobra, dajemy Rivalsa. Proszę bardzo, masz tablicę Rivals. Za każdym razem, kiedy będę jechał Lambo, będziesz widział siebie na tej rejestracji. Proszę bardzo, masz tutaj jeszcze rameczkę, żeby było dobrze widać. Ok, co do tylnego zderzaka, tutaj też możemy sobie zmienić. I mi się właśnie bardziej podoba ten taki odstający tylny zderzak. Chociaż kurde, wszystkie są dorąbane. Dam sobie ten odstający i to Lambo będzie kurde dzięki temu trochę dłuższe. Będzie ciekawie wyglądał ten samochód tak naprawdę. Dobra, jesteście gotowi na wydechy? Patrzcie, tutaj te egzotyki da się całkiem spoko tuningować. Gdzie on ma wydech? Aha, taki karbonowy, tak? Okej, okay. Jego ledwo co widać, ale jest... Nie, tak? Nie, no jest, tylko dziwny jakiś taki. Mamy coś takiego, taki odstający. Standardowy jest fajny, mam sobie taki. Chociaż ja wiem, nie, dobra, dam sobie standardowy, podoba mi się. Dobra, tylne koła, światła, spoiler mamy. Zawieszenie, to już jest na maksa obniżone auto. Na szczęście tutaj możemy trochę obniżyć. Negatyw się robi delikatnie, ale... No oczywiście negatyw możemy zrobić też taki, ale kto by tak robił, nie? Dobra. To mamy. Teraz biblioteka, społeczność i dajemy jakieś fajne malowanie od kogoś. Co by tu wybrać? Jezu, zawsze trzeba długo wybierać. A może... Tutaj coś leżało mi przez chwilę. Złote, a takie o ciemne. O, fajnie wygląda. Dajmy coś jasnego. Ty, jak mało osób zrobiło malowanie do tego auta. Ciekawe. Niektóre te... Ej, ta gra już jest trochę na rynku. Powinno być więcej tych malowań, nie? Zobaczcie, jak jest mało. I to tyle.
Dobra, to wiecie co, ja wybieram kolor. W takim razie edytuj, lakier, weźmy sobie metam, który mi się podoba, o ten chyba, satynowy metalik, wybieramy sobie kolor, czerwone wygląda kozacko, kurde, sztosik, no i elegancko, dobra, nie bawiłem się jeszcze tymi winylami, nikt nie jeździ Lambo, o ty ciul, dobra, okej, no to idziemy sobie dalej, tu mamy jeszcze... oczywiście tuning osiągów, no bo nas to interesuje najbardziej. Jedziemy słapy. Dobra, to będzie bo mam dużo kasy. O kurde. Co powiecie na to? Robimy swapa, hybrydowa V8, 3,8 litra, 903 konie mechaniczne. To będzie mój pierwszy chyba swap, jaki zrobiłem w samochodzie. Klasa skoczy mi do S+, 370 i kasy zostanie mi tyle, co kot napłakał. Już nic nie uda mi się stuningować, ale ciul. Rąbiemy to, V8 hybrydowa. Zobaczymy, czy to faktycznie będzie miało jakiś wpływ na osiągi tych samochodów, nie? Co tu jeszcze mamy? Podwójne turbo. Czekaj. Lecimy w moc szczytową, czy... Tu możemy osiągnąć śrubową turbosprężarką. 1000... A, to jest moment obrotowy, okej. To ja bym... Wiecie co, spróbujmy z tym momentem. 50, kurde. Na full mi nie starczy kasy niestety. Nitro musi być. Co z oponami? Opony mamy... No nic, ja to robię na drogowe. Ile to ma w ogóle prędkość? O, fuck. Patrzcie, jaka niska prędkość maksymalna. Skrzynia biegów. Oh my god, mamy najlepszą skrzynię biegów. What? Taka niska prędkość? No to ja mam nadzieję, że on chociaż będzie jakoś się prowadził. Ale Vmax jest tragiczny. Dobra, zobaczmy zawieszenie, bo to też ma wpływ na Vmaxa. O, nie w tym aucie. Stać mnie na szczęście na najlepsze zawieszenie. Elitarne, ledwo co, okej. No i wiecie co, chociaż wzmocnienie kadłuba sobie... O kurde, nie mam tego. Fuck. Nie stać mnie już. Zwiększenie, ochrona przed zderzeniami, ale to jest ta taka słabsza ochrona, fuck. Tutaj jeszcze kwestia opon, nie? Wchodzi w grę. Ale to nam nie zwiększy Vmaxa. No powiem ci, nie wiem czy znowu nie będę, wiesz, zawiedziony tym autem. Nie udało się go wymaksować w tej klasie, wiesz, powyżej 400 zrobić. Martwi mnie to, kurde. Nawet te opony tego nie zwiększają. Skrzynię biegów mamy najlepszą, dyfer mamy najlepszy, sprzęgło jeszcze możemy elitarne założyć, to nam pewnie zwiększy przyspieszenie trochę, nie? Nie dużo, ale trochę da to przyspieszenie, o kurde. Ale będzie, nie no, jak to Lambo będzie słabe, to przedupczone. Dobra, Vmax jest legendarnie niski. Ten swap nie był dobry pomysł? Testuję wszystko po kolei, no. Nie testowałem jeszcze V8 hybrydowej. Mam nadzieję, że hybrydowa V8 będzie miała zajebiste przyspieszenie jakieś, nie? Z turbosprężarką śrubową. To może być ciekawe doświadczenie. Zobaczymy. Okej, okay, Aventador gotowy. Trochę mi się głos trzęsie, bo myślałem, że będzie większy oh, fuck. Co tu za auto jest do wygrania? Czy to nie jest czasami Mercedes Rockiego? Musimy mieć 64 tysiące wpisowego. Ogarniemy. Okej, okay, jakaś kozacka fura jest. Tu druga fura, ty. McLaren 570S Spider. O, dobrze, że go kuźwa nie kupiłem. O, nie chcę wychodzić. Miałem jakiegoś misklika przez chwilę. Mamy piąty poziom pościgu, ciężko będzie tym autem coś pojechać. Ojojojojoj, dobra, zróbmy sobie... Spróbuję pojechać tu. Tylko kurde, policja mi od razu... W ogóle nagroda 128 tysięcy za ten wyścig. Ja pierliczę, to jest jakiś kosmos. No nic, spróbuję tym Lambosem. Zobaczymy jak to jeździ. Oby mnie policja od razu nie złapała, będzie katastrofa. Dobra, wygląd. Patryk, jesteś na rejestracji, wygląd jest taki. Nie możemy za dużo stać w miejscu, bo policja nas złapie. Jedziemy. Jesteś tam? Zrobiłam pieczeń rzymską na kolację. A gdzie miałabym być? O kurde, ale hybryda cichutka. Wiedzieć za wszystko, co... Tajniak! Fuck! Dobra, uciekamy stąd. Wynocha z mojego pokoju. Mamo! Nie tym tonem, młoda dama. Chociaż nie, bo tutaj oni gadają, to dlatego jest taki cichy ten samochód. Wychodź. O tym właśnie mówię. Ten ucisk musi się skończyć. Co? Co to ma
zobaczyć. Z kim ty rozmawiasz? Chwila. Nagrywasz podcast? Nasz z burmistrz jej faszystowskimi rządami. Alia Michelle Stevenson. Mam nadzieję, że nie krytykujesz mnie na antenie. Nie interesuje mnie, ilu nas używasz. Powiem wam, że jeździ się tym kurde dziwnie. Wyłącz to natychmiast. Nie wyłączę. Na pewno inaczej przyspiesza niż te inne samochody. Powołuję się na pierwszy. Mam wrażenie, że dużo lepiej. Tylko spróbuj. No kurde, przestańcie wreszcie gadać! Ja chcę posłuchać mojej nowej fury! Chociaż mam wrażenie, że ona nie brzmi. O cholera. Atmosfera przy stole będzie bardziej niezręczna niż wtedy, gdy Rydell zaserwował mostek wołowy na festiwalu kuchni wegańskiej. Mamy przewagę liczebną, Acelu! Centrala, ścigam te... Dobra, chyba się zamknęli w końcu. Czy to auto ma w ogóle dźwięk? Brzmi, okej. Okay. Myśmy nie zrobili tuningu dźwięku, no tak. Tego nie można zmieścić w jeździe dowolnej, niestety. Ej, ale dziwnie przyspiesza. Na pewno inaczej niż te inne autka, które mam w garażu. Mam wrażenie, że lepiej startuje. Ale może mi się wydawać, bo może za bardzo chcę, żeby tak było. Dobra, próbujemy. Próbujemy wygrać wyścig. Zobaczymy, czy faktycznie ten start będzie taki dobry na wyścigu. No bo to ma znaczenie, nie? Teraz dopiero się zacznie. Dobra, 350 km na godzinę prędkość maksymalna. To jest słabo, ale praktycznie żadnego samochodu do takiej prędkości nie udało mi się rozpędzić o własnych siłach. Zawsze musiałem go boostować nitro. Jak będzie w przypadku tej hybrydowej V8? Policja serio chce zakończyć ten wyścig. Jedziemy tam. Dobra, i mamy prostą. Centrala, ciężki dołącza do pościgu. Ty, zobacz. Osiągnął swoją prędkość maksymalną. To jest plus, nie? Ale więcej nie chcę jechać. Spoko, no. Taka prędkość wystarcza generalnie do większości wyścigów. Mam wrażenie, że tu jest zajebiste przyspieszenie na tym napędzie. Bo tu już mówimy o takim zespole silnika elektrycznego i spalinowego. Generalnie słyszycie, że jest cicho, nie? Tam jeszcze poprawimy ten dźwięk. Zapomniałem o tym tuningu, że tu się jeszcze ten wydech robi, nie? Ale samochód mam wrażenie, że zajebiście przyspiesza do 200. Jest cichy, to już nie jest Aventador, nie? To już nie ma tej V12. Jednostka zdecydująca na miejscu. Ale kurde, zapierdziela. Dobra, i teraz spróbujemy z nitrem. No to wiadomo, że VMAX będzie lipny, nie? Goni mnie ten, ASAP. Nie dam mu się. Co on ma w tym Mercedesie, to ja nie wiem. O, spadaj. Mało brakowało. Patrz no. Jak on zapierdziela tym Mercedesem starym. Stary gruchot. No patrz. Nie mogę go dogonić. Ja już mam tu niestety VMAXa, ale wiecie co, ja McLarenem ani Ferrari nie rozpędziłbym się do 300, nawet chyba 50, nie dałbym rady. A ten Lambos naprawdę bardzo ładnie do tego VMAXa sobie dochodzi. Pamiętacie, że w tym McLarenie na przykład powyżej 300 km na godzinę to już jest padaka. Powyżej 280 jest padaka, nie? A tutaj wygląda na to, że mamy tą jednostkę hybrydową i okej, prędkość maksymalna jest słaba, ale za to nadrabiamy sobie przyspieszeniem do tego VMAXa. Takie mam wrażenie. I tutaj na tym torze, jak jedziemy teraz, nie, praktycznie cały czas VMAX, ten tunik nie ma sensu, ale jak będziemy na krętych drogach, czyli w większości przypadków, no to już będzie miało więcej sensu, nie? Tak, ten McLaren był za free. Zadyszki właśnie nie... Wow, nagroda minus... Co jest? Aha, bo tu tylko pierwsza osoba wygrywa.
Shit! Nie no, to musimy spróbować ponownie. I tego Rockiego trzeba gdzieś rozwalić. To jest za duża stawka. Na szczęście mam jeszcze dwie powtórki, także nadajcie. Dobra, musiałem go tam trochę pospychać, ale... No, gdybym tego nie zrobił, to by na pewno znowu wygrał wyścig. Na szczęście udało się teraz. Dobra, i to był wyścig po autostradzie. To widzieliście, że Lambo z V8-ką hybrydową, którą absolutnie nikt by chyba nie zainstalował do tego Lambosa poza mną. No ale ja lubię testować różne rzeczy, także chciałem przetestować tą hybrydę. Jak to tutaj działa w tym Need for Speedzie? To jest coś chyba nowego. Nie wiem, czy były swapy wcześniej w hicie z hybrydą. Goni mnie znowu policja, niedobrze. I tak, teraz mamy 67 tysięcy. Wypadałoby zdobyć... Tu jakiś ciekawy Mercedes do zdobycia jest. Jak myślicie, co to może być? Wpisowe 64 tysiące. Blokada już czeka na drodze, powinna załatwić ścigany... I ja tam pojadę tym Lambosem. Bo ja myślę, że naprawdę ten Lambos ma zajebiste przyspieszenie do 200 chociażby. I na większości wyścigów, tak naprawdę, poza autostradami, takie przyspieszenie jest inaczej, taka prędkość maksymalna jest w 100% wystarczająca. Nie potrzebujemy mieć wszędzie prędkości maksymalnej 400 na godzinę. Absolutnie. W większości przypadków wystarcza dobre przyspieszenie do 250. I koniec. I takie samochody wygrywają wyścigi. Ale czasami zdarzają się autostradowe sprawy i do autostradowych spraw musimy mieć auto, które będzie leciało 4 paki, nie? Dobra, wbijamy na zlot i pytanie, co tu mamy za Mercedesa? Właśnie, jak ten wyścig wygląda? Okej, to mamy wyścig po mieście, mam tylko jedną powtórkę. Także generalnie, jedną powtórkę mam nadzieję, że mam jeszcze jedną. Okej. Dostajemy furę i 128 tysięcy, ponoć. Czyli generalnie na czysto dostajemy 64 tysiące. Ryzykowne to jest zaznaczone. I zobaczcie, z kim my będziemy się... A, zasłania wam kamerką. Zobaczcie, z kim my będziemy się ścigać. Czyli ścigamy się o auto. I prawdopodobnie wygramy samochód właśnie ten. Zobaczcie, jakie on ma ogromne felgi, jaką ma oponkę z tyłu. Nie, profil jakiś taki niski. Dobra, jeszcze możemy złożyć mu zakład. Nice. Jesteście gotowi? Trzymajcie kciuki, bo to jest ważny wyścig. To jest kurde ważny wyścig. Jedziemy po mieście. On ma naprawdę mocną BMW, nie? Ale jest to pojedynek. Jak nie będzie mi szło, zrobimy manewr pit. Lekko. Let's be clear. That money only reason why I'm here. Ja nie wiem, on tylko dobry jest na autostradach, ten jego Mercedes. W mieście jak się z nim ścigałem, to on zawsze przegrywał. Zawsze był gdzieś tam w połowie stawki, nie? Także tutaj raczej mamy krótką piłkę. Ja się tylko zastanawiam, czy faktycznie... Wiecie co, jak będziemy dużo grać na online, to tam się dopiero będzie testować te samochody, nie? Tutaj w fabule, widzicie, zdobywa się kasę bardzo długo. No i... no ciężko, krótko mówiąc, nie? Chociaż teraz już są takie wyścigi, widzicie, za naprawdę dużą stawkę. I ładny hajsik leci, nie? Także już się trochę poprawiło. W Multiku możemy chyba maksymalnie z wyścigu 25 tysięcy wyciągnąć. No ale tam można samochody wygrać chyba. Tak mi się wydaje, nie trzeba ich kupować. Z tego co widziałem, są tam oddzielne wyzwania. I za te wyzwania my dostajemy samochody. Chyba. Przynajmniej tak tam było to rozpisane, nie? Że są wyzwania oddzielne. Jak jakieś wyzwanie zrobimy, to wtedy mamy samochód. No i co? Idzie to Lambo. Wydaje mi się, że całkiem nieźle przyspiesza. I zobaczcie, jakie my tu prędkości osiągamy, tak? 250, może gdzieś tam 280 osiągniemy sobie. I tutaj niepotrzebny jest zajebisty VMAX, nie? I do takich wyścigów Lambo będzie bardzo dobre. Mamy napęd na 4 buty.
To się bardzo przydaje, gdy mamy różną taką nierówną drogę, bo w przypadku na przykład Ferrari czy mojego McLarena, to one się bardzo destabilizują o właśnie w takich momentach, gdy zjeżdżamy z krawężnika, gdy są jakieś hopki takie drobne. Tam, gdzie samochód może się zdestabilizować, to te Ferrari i McLaren się destabilizują. Po prostu je obraca, nie? W tym NFS-ie. No i kurde, Lambosem zrobiliśmy bez problemu. Wydaje się, że to przyspieszenie jest dobre, ale to jest na zasadzie moje wyczucie, nie? Ciężko powiedzieć. Przyspieszenie chyba spoko, nie? Tak, Mercedes kontra Lambo. I proszę bardzo. Teraz dostępny do kupienia. Przyznano nowy samochód. Ten, on w ogóle nie ukończył, zobaczcie. Oh my god, dobra. I teraz musimy chyba zgubić pały. A nasz nowy samochód trafia do garażu. Czekaj, ja sobie zajadę na zlocik, bo w tym Lambo jest ciężka sprawa, wiesz. Ale tak, cel tej nocy mamy wypełniony. ASAP pozbył się swojego wyścigowego Mercedesa. W imię czego właściwie? Nie wiem, może już mu się ściganie znudziło. Chciał spróbować swoich sił w ściganiu, mu nie wyszło chyba. Nie powiedziałeś, co trzeba zrobić, żeby go dostać? A, dobra, to zrobię TikToka, żeby było wiadomo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć tego McLarena. I teraz wchodzę w moje auta. I proszę bardzo. To jest teraz mój wóz. I powiedzcie mi, dlaczego on kuźwa jest w klasie B? Przecież widzieliśmy, jak on wymiatał na autostradzie. ASAP zaraz po wyścigu powyjmował mu wszystkie części i oddał nam takiego golasa. Zobaczcie, klasa B, 235 km na godzinę prędkości maksymalnej. 700 koni mechanicznych! Wow, to musi być nieźle doturbione. 235 momentu, czyli tu jest turbo na turbo w tym samochodzie, kurde. Turbo na turbo, do turbo i jeszcze turbo po turbo. I przed turbo też jest turbo, jeszcze kompresor na kompresorze. I dlatego mamy niski moment obrotowy w stosunku do mocy. Ale dlaczego nam takiego golasa oddał, no? Klasa B, co to za gówno?